Everybody get up, it's time to slam now. We got a real jam going down. Welcome to the Space Jam. Here's your chance, do your dance at the Space Jam. Alright. Cześć Azatasiacy, witamy Was w 8 odcinku podcastu Ławka Rezerwowych. Kolejny odcinek i zgodnie z zapowiedzią kolejny gość. Tym razem jest to 7-krotny medalista, uczestnik Polskiej Ligi Koszykówki w przeszłości, także trener reprezentacji Polski w latach 2000-2003, a obecnie ponownie opiekun koszalińskiego zespołu, pan Dariusz Szczubeł. Witamy. Dzień dobry. Pozdrawiam wszystkich. Wraca pan do Koszalina po 9 latach. Jest to symboliczny powrót, bo AZS w tamtym czasie awansował do play-off pierwszy raz od powrotu do Ekstraklasy. Jak ocenia pan powrót do Koszalina po tych latach? Wybudowana została hala od tamtej pory, ale jak się zmieniło miasto okiem pana Dariusza Szczubiała? No jest parę rzeczy nowych. Jest nowe centrum handlowe, jest piękny zalew zrobiony. No, jeszcze wszystkiego nie miałem czasu pooglądać, bo bardziej zajmuję się właśnie zespołem, koszykówką i na takie wycieczki. Nie mam za bardzo czasu, no ale Koszalin był zawsze ładnym miastem, nie ma co ukrywać. Jest pan zatrudniony w Koszalinie już od maja. Wyjątkowo szybko AZS zatrudnił nowego trenera na nowy sezon. AZS zakończył właśnie serię sparingów. Było to 9 oficjalnych sparingów, przynajmniej o tych wiemy. 3 wygrane, 1 remis i 5 porażek. Jak pan może ocenić ten okres przygotowawczy? Znaczy, skoryguję. Ja w maju podpisałem umowę, natomiast zatrudnienie ruszyło od 1 września, tak de facto. To znaczy, pracowałem, bo przecież trzeba było budować zespół, natomiast nie było formalnego zatrudnienia. Kontrakt uruchomiony został 1 września. To jest tytułem jakby wyjaśnienia. Jeśli chodzi o wyniki, jak każdy sportowiec, trener lubi wygrywać tylko, natomiast no nie jest, celem sparingów nie tylko są zwycięstwa, ale również sprawdzanie różnych koncepcji, sprawdzanie zawodników, różnych ustawień i to czasami powoduje chaos na boisku i te wyniki, zresztą przeciwnicy robią to samo, ale czasami jest też tak, że tak jak w naszym wypadku my mamy kompletnie nowy zespół. Praktycznie z tych zeszłoroczniaków został jeden nam w tej chwili, a reszta przyszła z każdej z innej jakby parafii. Jest to pewne utrudnienie i na pewno czas tutaj dla tego zespołu odgrywa rolę. Znaczy im więcej czasu do treningu, tym lepiej. Na pewno płynny tok przygotowań utrudniło panu to, że musiało zostać dokonane zmiany na najbardziej kluczowych pozycjach, czyli pozycji rozgrywającego i podkoszowego. Rzadko bywa, żeby w takiej sytuacji wszystko udało się od razu przewidzieć, co się wydarzy i po prostu tak było także u nas. No nie możemy przyglądać się, jak coś nie idzie, coś nie gra, żeby nie reagujemy na to. I udajemy, że najważniejsze jest to, że zespół zostaje ten sam, który przyjechał, który został stworzony od początku, po prostu reagować trzeba. Tak jest, było i będzie i to nie tylko w naszym zespole, oczywiście są kluby zawodowe na poziomie Euroligi, gdzie tam sobie już mogą budować zespoły na 2-3 lata i oni wiedzą, no ale to nie jest ta półeczka, nie? My musimy troszeczkę z innej strony patrzeć na to. To się zdarza, być może zdarzyć także w sezonie. No ale jednak pomijając Dustiego Hanasa, że tam widzieliśmy, że ta sytuacja była wymuszona jakby tą decyzją pozostania w Stanach Zjednoczonych, to tak naprawdę jednak dalej było gro zmian, no bo oprócz Tradiona Hollinsa mieliśmy też jeszcze Brandona Watkinsa, który także no, nie spełnił pańskich oczekiwań. Do tego dochodzą jakby kolejne zmiany generalnie w postaci nowych zawodników, czy Basabe, czy Luisa, czy nawet faktu testowania, tak byśmy się wyrazili. Modestasa Kupysa. Tak, najnowszego, kolejnego Litwina, jak na AZS, to że w ogóle jest ciekawy sezon, żeby dwóch Litwinów testowanych, nieważne, było w AZS-ie. Czy tak naprawdę, wracając do początku,
co nie wypaliło w przypadku Collinsa i Watkinsa? Bo Tradion był chyba raczej celowany jako taki lider przyszłościowy tej drużyny, prawda? Miał prowadzić tą grę. Jeśli chodzi o Watkinsa, on do nas przyjechał na dosyć długi tryout. Czyli to nie było tak, że podpisany kontrakt i on tutaj już siedzi. On miał słaby początek, był nieprzygotowany do sezonu. Chociaż zawodnicy z oceanu zawsze mówią, że są świetnie przygotowani i tak, ale później się wychodzi jakby w praniu troszkę inaczej. Albo przygotują niżsi. On później miał duży dołek, jeśli chodzi o granie i takie sprawy jakby pozasportowe, mentalne. Wydawało się nam jednak, że po prostu może nie wytrzymać psychicznie tutaj na tym terenie. To był jego pierwszy wyjazd i to oni też czasami mają problem, nie? Przenosząc się w inne miejsce na świecie. Czyli generalnie kwestia aklimatyzacji w Europie. Jeśli chodzi o Collinsa, bardziej podejście do zawodu tutaj wziąłem pod uwagę. Fajne pierwsze dni, dobrze pracował, później zaczęły się trochę właśnie z podejściem do treningu. Nie wykazał się odpowiednio profesjonalnie. Tak mi się wydaje, że... Znaczy wydaje, no, dlatego wyjechał. Dlatego wyjechał, bo my mamy młody zespół i musimy dużo pracować. Mamy do zrobienia jeszcze tyle rzeczy, że jeśli jakaś postać, zresztą mająca jakby wytypowana, że ona będzie liderem, nie spełnia tych warunków, to zespół się rozleci, znaczy nie skleci nawet. Nawet go nie zdążymy posklejać. I tak w jego wypadku było. Zresztą jakby sytuacja się pogłębiała. Już nie tylko na treningach i na meczach. Zespół też, chociaż nikt nie narzekał ani się nie skarżył, ale ja mam pewne doświadczenia już z przebywaniem w grupach i obserwowaniem. Też widać było, że coraz bardziej się odsuwa. No, on nie może być tak, żeby lider nie był akceptowany przez zespół. To jest niemożliwe. On może być w jakichś dziedzinach nieakceptowany, typu, że kogoś opieprzy za to, że coś nie wykonuje, natomiast to musi być lider sportowy zdecydowany. Oni nie muszą chodzić na obiady razem, nie muszą pospotykać się, to nie jest ważne. Ważne jest, że jak przychodzą do pracy, to tu jest pełen profesjonalizm. I tak to wyglądało. W związku z tym na ich miejsce przyjechało dwóch zawodników. To jest tak, że na tą dwójkę była przeznaczona jakaś pula pieniędzy. Żeby było to szczegółowo jasne, bo często ludzie jakby spoza klubu nie rozumieją, że nie można wydawać pieniędzy, których się nie ma. Tak? Czyli odeszło dwóch ludzi, którzy jakąś tam kwotę. W związku z tym wzięliśmy Basabę, którego też już wcześniej obserwowaliśmy, ale on szukał bogatszego klubu. Nie znalazł i po prostu musiał zjechać. Także jakby zmieścił się w tej naszej puli. Jego jakby atutem było to, że miał już doświadczenie w Europie. Grał porównywalnie, czy to w Finlandii, czy to w Belgii, czy nawet w Grecji krócej, ale tam nie wiem, jakie były przyczyny, czy finansowe, ale mniej więcej swoje walory powtarzał. To była ta powtarzalność. Zgodził się na kwotę, którą zaproponowaliśmy i agent zaproponował nam zawodnika, który też mieścił się w tej puli. I nie chodziło tu o pieniądze nawet, bo pieniądze były niewielkie. Mówię o Lewisie. I on przyjechał na dwutygodniowy tryout. Mhm. Grał w Gruzji nieźle. Nie był to zawodnik z jedynki NCAA, tylko z dwójki. Natomiast na tą pozycję, gdybyśmy chcieli wziąć z Basabę gracza wyższej półki, po prostu byśmy się nie zmieścili w kwocie. Klub walczy cały czas o pieniądze, prezes tam wiem, że no, dzień w dzień się z kimś spotyka, ale dopóki nie ma tych finansów zabezpieczonych, no to nie ma możliwości, żeby je wydawać, bo to jest, no na no, czym się to kończy? No, kończy się jakimiś procesami. Ta no, kwestia ugód, potem to jest sprawy sądowe. To jest makabra. Nie? Sięgając nawet po obecnego mistrza Polski, który też ma swoje co roku jakieś tam przeboje. Powiedział Pan tutaj o Basabę, o Luisie, to tak koncentrując się przed chwilą na Luisie, skończyły się właściwie jego testy, przynajmniej tak, oficjalne. Tak. Nie zostaje, stąd przyjazd Litwina Kumpysa. Trzeba wiedzieć, że
z kumpysem to nie jest tak, że nagle ktoś tam zadzwoni, bo jest jakiś kumpys. Ja bardzo chciałem od początku jakby zachować równowagę między graczami zza oceanu a z Europy. No ale ciągle stał ten problem. Tu jednak Europejczycy, którzy mają jakby wyższe wymagania, oni są w stanie dwóch graczy tam powiedzmy uciekło, bo wybrali drugą ligę włoską, bo tam te finanse w drugiej lidze włoskiej są też na pewno porównywalne albo i wyższe. W związku z tam dostał lepszą propozycję jeden, drugi i tu był jakby, no mogliśmy wziąć z Bałkanów, z byłej Jugosławii, zawodników w wieku tam 36-7 lat, którzy gdzieś tam grali w tych słabszych zespołach. No ale to nie ma sensu, nie? Albo to jest gracz, który nam coś przyniesie, no ale to oni już mają. Tu w Europejczycy mają w Europie dużo większe standardy finansowe niż pierwszoroczniaki ze Stanów, którzy jeszcze szukają swoich szans. Na pewno za rok, jak im pójdzie, to już będzie rozmowa dużo trudniejsza. Pewnie. No bo teraz wspominaliśmy w poprzednich odcinkach właśnie o tym, że pewnie plany, bo też prezes Leszek Doliński o tym wspomniał przed sezonem właśnie o tej równowadze pośród graczy zagranicznych. Dobrze wiem, jak to się często tworzyło, gdy tworzyła się taka klika graczy amerykańskich. Często były dosyć podziały w zespole, ale też mówiliśmy o tym, żeby nawet ci kibice nie dziwili, że będzie więcej Amerykanów, czy na przykład tylko dwóch, z racji właśnie tego, jakie są wymagania finansowe zawodników i chyba tego są akurat wszyscy świadomi. To znaczy trzeba jeszcze wziąć pod uwagę, że kumpys, też mielibyśmy z nim kłopoty, jest sytuacja rodzinna, jego bardzo dobrze ma żonę w Polsce i w tej Polsce chciał grać. W związku z tym to jakby dało nam jakby szansę, żeby z nim negocjować i on to jakby przyjął i jest okej. Okay. Trochę taki kasus Darrella Harrisa, który też tak często lubiał być, czy wolał być bliżej nad Kołobrzegu, tam żony jednak. I... No tak, ale to jest, żona to jest Litwinka i ona tutaj po prostu gra. Jasne, no w Toruniu, tak? Podobno. Tak. Także jest to odległość tam, jakiś weekend, coś, można zawsze się spotkać. No jednak ten sam kraj wtedy, nie? No, a jednak młode małżeństwo, no to ja byłem 3 lata na Węgrzech, też nie zdecydowałem się na to, żeby sam wyjeżdżać, tylko wziąłem rodzinę, bo to... po to żyjemy na tym świecie, żeby ma się rodzinę, żeby być jej blisko. No dokładnie. Nie wspomnieliśmy tylko jeszcze o tych naszych graczach zagranicznych, o Diante Baldwinie, który można powiedzieć, że przejął ten zespół na pozycji numer 1, takiego lidera przynajmniej na boisku. Tak to wyglądało. Pierwsze moje skojarzenie, jak rozmawialiśmy tutaj w prywatnych rozmowach, to kolejna wersja, można powiedzieć, na polskich parkietach Dante Swensona. Przynajmniej mi tak bardzo przypomina akurat tego gracza w pewnych walorach i aspektach. Ofensywny zawodnik, nie boi się wejść. Widać, że ma bardzo dobry kozioł. Bardzo fajne to było spotkanie między Artisem a Baldwinem na ostatnim sparingu w Koszalinie, gdzie obaj zawodnicy w podobnych parametrach i tak lubili na siebie oddziaływać. Trener myśli, że on sobie poradzi z tą główną rolą tego naszego lidera. No, liczę na to, że tak będzie. Jest tak sumując ten cały okres już, jaki... On jest, ja żeby trochę porównujecie do Swansona, ja powiem, był taki zawodnik, Eldridge się nazywał, w Polsce grał. On nie był tak ofensywnym graczem, był bardziej organizatorem i defensorem, ale oni są z jednej szkoły. Oczywiście nie w tym samym czasie kończyli, bo to jest różnica wieku. Natomiast... Na ogół trenerzy w Stanach Zjednoczonych pracują od urodzenia, ja mówię, przesadzam trochę, do śmierci i rzadko się zdarza, żeby trener, który się sprawdził tam 3-4 lata, został zmieniany na uczelniach. I on ma swój na ogół styl, też rzadko go zmieniając. I z jego informacji, że jest równie twardy i mocny obrońca, z większym jakby potencjałem w ataku. Ja bardzo na to liczę, że on nauczy się rozgrywania takiego europejskiego, bo trzeba pamiętać, że to trochę inaczej się gra tam, a trochę inaczej tutaj. Ale on bardzo fajnie rozumie, co się do niego mówi. To jest jego zaletą, że nie trzeba tłuc pół roku, rok, czy tam 4 lata facetowi do głowy jednej rzeczy, by on to zrozumiał. On rozumie to i okej, ostatnio miał to widać, że był troszeczkę, bo trzeba pamiętać, że on w tych meczach grał długie fragmenty jako główny.
myśmy to natężenie meczy mieli w pewnym momencie dosyć duże i widać było, że go to troszeczkę jakby tąpnęło. To prawie jak granie w pucharach w sezonie tam. No, tak. Ale mamy teraz ten tydzień troszkę luźniejszy, zresztą ze względu nie tylko na to, czy byśmy chcieli, czy nie, ale tutaj weszła piłka futsal nam, no w związku z tym hali nie mamy na trening. Ale to nawet dobrze się złożyło, bo ich troszeczkę tak inaczej, jakaś siłka, coś, także to nie ma problemu. Trochę, żeby oczyścili się od koszyków. Poglądamy trochę przeciwnika, bo mamy już go zeskautowanego. Także na tym się koncentrujemy. Zresztą gramy wyjazd, czyli jakby niekoniecznie musimy trenować na hali swojej. Gorzej, gdybyśmy grali mecz u siebie i musieli trenować w szkole jednej, w Kurniku, jak to się mówi, o tak, to dalej się tam mówi Kurnik. Tak, też się mówi. No, jeszcze wracam do niego, powiem, będzie, no muszę tak mówić, bo jeśli bym myślał, że on nie nadaje się do tego, no to byłbym samobójcą. Nie? Myślę, że potrafi grać lepiej niż grał na sparingach, tak to określę. Teraz dostaję jeszcze jedna sprawa, dlatego że przyszedł Kumpys. Kumpys nie jest dwójką tylko, Kumpys jest 2-1. Trudno by było budować na nim, że on będzie rozgrywającym, natomiast graliśmy w treflu i on bardzo długie fragmenty grał na jedynce. Radzi sobie bardzo dobrze z pick and rollami. Razem z Baldwinem na parkiecie? Różnie było. To bardzo różnie. No tam też Kuby Dłoniaka wtedy nie było w tym spotkaniu. Nie było. Więc siłą rzeczy też te... Basabe tam plecy coś go zaczęły boleć po pierwszej kwarcie, też nie grał. Ale to nie jest ważne. Najważniejsze, że on radzi sobie, ma bardzo dobrą technikę użytkową kozłowania, nie ma żadnych problemów. Dobrze gra, no najważniejszy element w tej chwili, czyli pick and roll, pick and papy, to w tej chwili jest jakby sól koszykówki. I też pokazał, jest dynamiczny, jest niezłym obrońcą i grał w tym meczu po jednym treningu takim wieczornym, no rano porzucaliśmy, także nie znał jakby z taktyki do końca, ale gdybyśmy sprowadzili dobrego rozgrywającego, pewnie ktoś powie, lepiej by, bo podzieliłby się jeden z drugim. Diante wtedy nie miałby tej pewności, czy on jest numerem jeden, czy nie. W tej sytuacji, w jakiej jesteśmy, lepsza jest sytuacja, kiedy jest dwójko jedynka jako wspomagająca. Jeszcze mamy Wadyckiego, który też fragmentami przecież będzie ich wspomagał. Także tutaj nie ma jakby strachu, że coś, jakiś uraz, coś i nagle jesteśmy w ciemnej górze, nie? No tak a propos tego, co trener powiedział o tej niepewności wtedy zawodnika, czy on jest tą pierwszą jedynką, czy nie jest. Mieliśmy trochę taką sytuację w zeszłym roku, gdy mieliśmy kilku polskich rozgrywających, typu Nowakowski, Wadowski w rezerwie. Był Nelson, który przez większą część sezonu sam właściwie grał na obwodzie, znaczy ciągnął ten obwód, bo jeszcze był Kuba Zaleski, no ale to wiadomo, Kuba grał też falami. Doszedł Curtis Milch, no i tam w pewnym momencie też było spięcie, powiedzmy gdzieś, czy brak chemii może między trenerem, zawodnikami, no generalnie było gdzieś to widać potem na parkiecie, w poczynaniach nawet zawodników. Wspomniał pan o Igorze. Igor wrócił z reprezentacji kadry B razem z Damianem Mieszkę, no ale tak, może to też wynika z racji tych zmian w zespole, przychodzą co chwilę nowi zawodnicy, coś jest testowane. Jak pan widzi, jak trener widzi Igora w AZS-ie w tym sezonie, bo to już jest trzeci rok jego w AZS-ie. Tak naprawdę co roku inny trener, dużo zmian i jak na młodego zawodnika, to przynajmniej w te ostatnie dwa lata to nie było dobre miejsce do, mi się tak wydaje, do rozwoju jednak, bo minut było bardzo mało. To po trosze jest tak, że każdy zawodnik, szczególnie młodszy, no podejmuje decyzje, które później rzutują na jego karierę. Bardzo mocno i ja wiem jedno, sam byłem w sytuacji kiedyś, kiedy miałem do wyboru ekstraklasę polską albo niższą ligę, miałem bodajże 19 lat. Zdecydowałem się na krok pierwszą ligę, bo tam miałem 100% pewności, że będę liderem i będę grał. Nie były ważne pieniądze, ponieważ zresztą wtedy dla pieniędzy tak naprawdę to się nie grało, bo nie było po prostu możliwości zarabiania w Polsce. Zarabiały się jakieś etaty, miał górnik, milicjant, wojskowy, o takiej historii. I uważam, że nie popełniłem błędu. Awansowaliśmy do ligi z Zagłębiem Sosnowiec, później grałem tam 9 lat. Wtedy nie mieszało się tak składami, bo były inne warunki. I jakoś ta kariera przebiegła. No, nie mówię, że byłem jakimś wybitnym, ale grałem w reprezentacji, udało mi się pograć 129 razy,
zostałem trenerem, wszystko ok. I teraz młody zawodnik musi sobie zdawać sprawę, czy idzie, bo ktoś go przekonuje do tego, że tam będzie miał lepsze warunki, na przykład bytowe, finansowe, ładniej się będzie ubierał, może samochód sobie kupi, czy kombinuje tak, że na 100% wskoczy do, jak nie od razu, to przynajmniej za rok, dwa będzie podstawowy i później wyłowią go, jeśli będzie dobry gracz, na pewno zostanie wyłowiony na poziomie, załóżmy, tak gra. I to jest to wysoce prawdopodobne. Pewnej stabilności mi brakuje u niego. To znaczy jest coś takiego, że on jest w tej chwili tak rozwarty, ja sobie tak wyobrażam, że bardzo już by chciał być pierwszą jedynką, ale jeszcze nie. Ja mówię, że jeszcze nie, może się mylę. Nie chcę nikogo, to jest moja ocena, ale ja za to odpowiadam. W związku z tym, kiedy wchodzi na parkiet, tak bardzo od razu by chciał pokazać, że on jest lepszy, że to jest naprawdę niedobre, nie? Dla zawodnika, bo wtedy najwięcej błędów się popełnia. Nie? Z ławki się wychodzi z potencjalnym myśleniem, kombinuje dobrze obronić. Konkretne zadania też często. Sobie zadanie jakieś założyć, dobrze wejść w mecz i później czekać także na, wiadomo, że punkty są dla zawodników bardzo ważne, bo to jest jakaś renoma i inni też na to patrzą, ale de facto od takiego rzemiosła, jak się wchodzi na boisko, to zawodnik powinien myśleć, zrobię coś dobrego, bo w większości trenerzy nie są głupi i dobrze widzą, co się dzieje na boisku. Nie? No, jak się wejdzie i od razu trzy rzuty tu. Dzisiaj jest takie granie, że byśmy w treflu w ciągu pół minuty stracili 8 punktów, w tym dwie straty. Rąbnęli nam trójkę, dwie trójki i dwa i był po meczu. Pół minuty. Mecz się toczył, ten sparing, toczył i nagle w pół minuty trzy błędy zadecydowały, że już nie mogliśmy, no nie dało się, bo to nie jest łatwo odrobić kilkakrotnie, bo tam parę razy żeśmy wcześniej odrobili. Dlatego będziemy cały czas rozmawiać, on musi wchodzić i nie popełniać błędów, które są błędy i błędy. Są błędy, które można, drużyna może to wyrównać, bo wróci, ale są takie błędy, które dają przeciwnikowi od razu przewagę. I on to może skorygować i zrobić, nie ma problemu, jest bardzo talentowanym zawodnikiem i liczę, że może jest troszeczkę też to, co pan wspomniał o tym, że dwie jedynki były, że to bardziej chciałem ich testować, więcej im dawać grania, on wtedy miał trochę mniej grania, nie? No ale to już trzeba zaprowadzić. Nie da się grać Ligę 12 równo. No po prostu nie ma takich drużyn na świecie. Większość gra... Dzisiaj się gra większą ilością zawodników, ale wiadomo, że ci podstawowi mają dłuższy czas grania na boisku. A od tego, jak to jest, to decyduje trener. No bo trenera później za głowę łapią. Nie zawodnika, tylko trenera, bo trener o tym decyduje. No, takie jest życie. Ale liczę, że będzie twardy i wytrzyma tą presję, jaka jest nie na niego, tylko jego wewnętrzna. To jest taka presja wewnętrzna. Tak, to fakt jest faktem. Widać, że zawsze się stara, że można powiedzieć, że rwie tą grę do przodu, ale tak jak właśnie trener mówi, nie zawsze to wychodzi dobrze. Nie wiem, dlaczego mi się to skojarzyło tak analogicznie do sprzed lat 9-10 poprzedni pobyt trenera w Koszalinie, jak był u nas Chris Burns. Nie wiem, na ile to było prawdy, że on był też taki zmotywowany do gry, że często trener go musiał studzić, siadając na ławce, tłumacząc pewne rzeczy. Tak, ja bym próbowałem wytłumaczyć, że on przy jego motoryce i ta pozycja, którą, żeby dwie, trzy rzeczy wykonał prawidłowo i nikt go tutaj nie obroni, ani w Polsce, ani nigdzie, żeby nie robił tysiąca rzeczy po trosze. No koniec końców ostatnio Eurobasket i... Zgadza się. No ale przeszedł jakieś tam, już te europejskie, był chyba w Ukrainie, w okresie Prosperity, najlepszym graczem wybranym Ligi Ukraińskiej. Parę lat zagrał. We Włoszech i to ligi dobre pieniądze. Także tutaj jakby pojawił się pierwszy raz, to jest... Właśnie chcę powiedzieć, że on, i to nie jest ekstraklasa, nie jest NCAA 1, tylko z dwójki przyszedł. On z Filadelfii, NCAA 2, no to zrobił fajną karierę, ale to jego motoryka i
I to, że przeszedł szkołę jakby europejską. Nie? Ale właśnie te początki też takie tak, wrażone, tak, był strasznie, mega zmotywowany. Strasznie był. Tam gdzieś pompował zawsze koło ławki. To energia go po prostu rozsadzała. Nie? To... No właśnie, czyli to jednak to też jest jakiś taki, może nie przykład, ale dla kibiców zobrazowanie, jeśli się dobrze pokieruje karierą, wykorzysta ten moment, tak jak właśnie trener powiedział, by skupić się na poszczególnych elementach, potem to rozwijać. Bo też powiedzmy sobie szczerze, zawodnik musi dać powody trenerowi, by on go wystawał większej ilości minut. Jeśli ktoś notorycznie będzie zerował 0 punktów, nie wiem, jedną asystę i 3 straty i gra, ale najważniejsze jest to, że nie będzie miał pozytywnego wpływu na zespół, no to trener choćby go chciał, choćby go nawet faworyzował, no to nie może, bo tak jak pan powiedział, głowa pierwsza to poleci trenera, a nie zawodnika. To ja mówię, czasami po prostu trzeba zrozumieć, czasami być może... Wie pan, to też może być mojej winy. Ja nie mówię, że jestem ideałem i ja potrafię wszystko przekazać. Być może my nie nadajemy na tej samej fali, nie? No być może inny trener gdzieś potrafiłby to lepiej. Natomiast ja próbuję dotrzeć w ten sposób, żeby on był solidny, żeby tak jak budujemy domek. Najpierw solidne fundamenty, które on ma, ale żeby właśnie w grze również od tych fundamentów zaczynał, nie? Tym bardziej, że jeśli nie jest pierwszopiątkowym graczem, bo na razie nie jest, wchodzi z ławki, to ludzie schodzący z ławki muszą pokazać trenerze, że ja to robię świetnie, nie? Czyli to się podoba, ja mówię, o kurczę, to w tym fragmencie, jak mi będzie brakowało, to ja go zawsze wpuszczę do grania. Taka sytuacja była trochę z Kucharewiczem w Treflu, który ze względu na to, że ci wysocy gdzieś się mieszali, miał trochę mniej grania. Zresztą no, jego tam umiejętności są jeszcze niezbyt wielkie, olbrzymie serducho i waleczność. I on bardzo dobry mecz zagrał. W momencie jak Basabe no, musiał zostać na ławce, nie grać. Naprawdę super. Ale on dużo przychodzi, pyta się... Chce się uczyć. Uczyć się chce i on nie krzywi nohala, jak w jakimś meczu nie wyjdzie na dłużej niż 5 minut. No, to jest jego szansa. On się bardzo cieszy, że może grać w Polsce. Nie spodziewał się, podejrzewam nawet, że trafi do Ligi Polskiej. No, czy nawet popularni w internecie jacyś dziennikarze, koszykarscy, jak usłyszeli, że trener ściąga zawodnika, no już chyba która to była NCAA? Trzecia NCAA, że to po prostu Dariusz Szczubiał, w cudzysłowie oczywiście, oszalał jeszcze większy wynalazek, chodzi o to w ten sposób. Ale jednak, tak wspominaliśmy, że to może być taki bardzo solidny zadaniowiec, który będzie walczył o te minuty, między innymi o minuty będzie walczył z Szymonem Kwilszą. I tak kolejny w sumie młody chłopak, 20-latek, teraz debiutuje na poziomie ekstraklasy. No koszalnianin, czyli mamy... Bardzo pozytywnie jestem zaskoczony. Ja przyznaję, że ja zbyt dobrze nie znałem tego zawodnika, bo nie oglądałem pierwszej ligi, nie byłem na meczach Leszna, troszeczkę tam dyskutowaliśmy z prezesem i zdecydowaliśmy się na niego, ale naprawdę bardzo pozytywna postać, silny, co jest bardzo ważne w strefie podkoszowej. No, widać po posturze, że przygotowany jest pod tym względem. Odważny. Mhm. Odważny, ale tak mądrze odważny, bo odwaga to nie tylko to, że rzucamy, ja ostatnio tłumaczyłem swoim zawodnikom na spotkaniu, mówię, chłopcy, to, że ktoś rzuci z połowy hakiem, to nie znaczy, że on jest odważny. A może jest odważny, ale to znaczy też, że jest głupi, tak? No bo tak się nie powinno robić. Natomiast on jest taki, że się nie wystraszy żadnego tam wielkiego gracza, który już ma jakąś przeszłość. Bije się o piłki. No nie ma... Z ręką ma trochę problem z rzucaniem, aczkolwiek ma dobrą rękę do rzucania, tylko ma taki jeden mankament. Będziemy go próbowali eliminować. Natomiast z pół dystansu rzuca całkiem nieźle. Waleczny, odważny, już sporo naprawdę umiejący. Także na plus bardzo jestem zaskoczony tym, że aż tak dobrze. Trochę się bałem, że będzie przestraszony, bo tutaj jacyś zawodnicy zagraniczni coś, a on wcale się tym nie przejmuje. Co go to czyli mentalnie jest przygotowany na grę w Ekstraklasie. Mentalnie super jest chłopak. To jest to chyba najważniejsze, nie? Żeby głowa była poukładana. Dokładnie. Ja grałem z wieloma zawodnikami, czy miałem zawodników, którzy na treningach wyglądali NBA co najmniej, a zostawało z nich 10%. I jak mecz przychodził, to przewracali się.
No tak, no tak, tak to właśnie było. Testujemy, czy już zakontraktowaliśmy naszego nowego rzucającego Litwina? Z tego co wiem, to dzisiaj już w tej chwili prawdopodobnie jest podpis złożony. Jak, jeśli nie ucieknie, to będzie grał. On jest, no tutaj co do niego nie mamy wątpliwości, że on jest przygotowany, bo trenował cały czas w Wenecji i no to trudno przypuszczać, że Włosi nie umieją się przygotować do rozgrywek ligowych. W związku z tym nie było powieści, że przyleciał gdzieś tam z Alabamy i mówi, ja cały czas trenera miałem personalnego. Nie, no. Tak nie jest do końca, bo jak miałem okazję kiedyś być w Milwaukee i rozmawiałem na takim pięciodniowym stażu i rozmawiałem z trenerem przygotowania ogólnego, to on mówi, kończy się sezon, my nie możemy z nimi pracować. Ale oni mają rozpisaną trening na cały ten okres. No dobrze, rozpisany, ale raz w tygodniu wysyłamy tam od nas człowieka, żeby popatrzył, jak on trenuje. Bo jak nie, no to mówi, zapomnij, dwa tygodnie popracuję, a później już koniec. No tak, zawodnika już nie mają możliwości monitorować. Oni mówią, że zawodnik to jest nawet o tych zawodowcach wielkich, to są duże dzieci. I ich trzeba po prostu prowadzić i pilnować. Duże dzieci, które zarabiają miliony, nie? Tak, no coś w tym jest. Tak mi się skojarzył teraz w tym momencie jedna z przerw na żądanie, jaką trener wziął z sparingu z Czernymi, gdzie to nie były, jak się często kibicom może wydawać, wielkie jakieś... jakby to powiedzieć, plany taktyczne, tylko często są te małe rzeczy potrzebne, by wytłumaczyć, szczególnie przy pracy z zawodnikami albo niedoświadczonymi, albo młodymi, a ten AZS, przyjmijmy szczerze, no, prawdopodobnie jest jednym z najmłodszych w lidze, o ile nie najbardziej, tak? Chyba jest najmłodszy. Mhm. I te przekazy często były bardzo proste, no ale to też było, no czasami tak trzeba po prostu w koszykówce, nie kłaść do głowy do zawodnikowi nie wiadomo ile, tylko prosty przekaz. Okej, czyli mamy tutaj jakby ten temat omówiony. Jest pan zadowolony z Wasabe? Suma summarum? Powiem tak, jako zawodnik jest warty tego, co, natomiast troszeczkę będę musiał z nim coś, go plecki zaczęły boleć, gdzieś tam coś. Jutro mamy rozmowę taką wychowawczą. Na pewno jako zawodnik jest i teraz chcę, żeby stał się jeszcze normalnym takim człowiekiem. Ten oczywiste, on tutaj przyjechał, dostał mieszkanie, coś mu tam nie pasuje w tym mieszkaniu, prosi, bo ma teraz, bo tu bolą go krzyże, bo niewygodnie wymienić. I to jest taki okres, że jakby testowania siebie nawzajem. No i on, ponieważ już troszeczkę jest bardziej doświadczony, no to jakby trochę więcej wymaga. Nie tam, żeby mówił, no ale ze spaniem miał problem. To jest ważne. Ja sam wiem, że jak jest wygodnie, no zawodnik ciężko pracuje, a to łóżko to jest to miejsce, gdzie się odpoczywa. Nie? No i nie ma problemu. Znaczy, próbowano wymieniać materace, coś tam, trwało to z parę dni, teraz już jest okej. I myślę, że on wróci, no bo on musi mieć czystą głowę czy czysty umysł, a jest dobrym zawodnikiem. No bo jednak, tak jak wspomniał, ma doświadczenie w Europie. Finlandia, Belgia, nawet europejskie puchary zaliczone w czasie gry w Belgii i Grecja i potem transfer do mistrza Bułgarii. Tak, ale tam tylko jeden mecz, oni odpadli z europejskich pucharów i uznali, że po co im zawodnik. Tak, no ale generalnie transfer... Ale byli zainteresowani. Transfer był i tym bardziej on w pewnym momencie dziwił do Koszalina jednak, bo tak jak trener powiedział, tym bardziej, że te statystyki były naprawdę solidne. Ja myślę, że on po prostu już uznał, że jest wartościowym na tyle zawodnikiem, że tam tą cenę troszeczkę jakby podniósł za wysoko. A rynek zweryfikował. I tak, dokładnie. No, a nie ma co ukrywać, terminy już większość klubów troszeczkę pozamykało budowę składów. No, także, dokładnie. No ale co, no ważne, że ja mówię, że jest stabilność w sezon po sezonie, że to nie jest tak, że jest zawodnik, który nagle gdzieś tam był 12 zbiórek, ileś punktów, nagle następny sezon ma odwrotnie. Oczywiście czas gry jest ważny, jego rola, miejsce, to wszystko się tam sprawdza, ale on to miał jakby stabilne i liczę na to mocno, że tu będzie też bardzo stabilny. No w tych sparingach
pokazał w większości, że te zalety ma, które wcześniej posiadał. No widzieliśmy, że i gra tyłem do kosza i przodem nawet potrafił tam w końcówce szczerze. Całkiem nieźle broni. On jest, tak. To jest ważne, że przy przekazie nawet z małym zawodnikiem możemy przekazywać i nie jest to strata, że go tam ogra na 2 metrach i przewróci. Ma dobrego nosa do przychwytów. Potrafi czytać grę przeciwnika, także ciekawy, fajny. Czy wydaje się właśnie, tak trener wspomniał o grze pick and roll tak naprawdę, no bo na tym teraz się opiera koszykówka i na zespoły, które nie mają jakichś wielkich planów taktycznych, no w ten sposób mogą rozbijać naszą grę, czy rywali. Trochę tak było też w meczu z Czernymi, tak do niego wracał, bo tam Amerykanie, Artis i Watts, ci obwodowi, no narobili wielkiej krzywdy, zakładam, że ten duet już w sezonie takiego wyniku razem nie powtórzy. Ale jednak gdzieś przez te sparingi było widać, że jest jakiś problem przy tych przekazaniach. Gdzieś zabrakło jednego podania. Wiadomo, to jest kwestia chemii, wymiany kolejnych zawodników i tak dalej. Ale tak trener wspomniał o Basabie, który sobie z tym jakoś się radzi. Jak wygląda sytuacja, jeśli chodzi o Chatkiewiczusa? Bo jednak przyjmijmy, że z tego co wiem, to póki Basaba jeszcze grał w Sopocie, ostatni ten sparing, to był testowany razem z Chatkiewiczusem na piątce, bo tam też Trel wystawił Markowicza i bodajże Zaka, czyli też bardzo wysoki skład na 4-5. Fajne, solidne statystyki miał w Dąbrowie rok temu. Wytrzymał te pół roku trenera Anzulowicza, znaczy trener Anzulowicz pozostawił go po testach, ale no nie przekonuje do końca ten zawodnik jednak. Tam jest większy problem, może inaczej, większy problem z mentalnością, właśnie z tym, z głową, czy Nie, właśnie dosyć ciekawa historia, bo... Bo ja jestem, przyznam szczerze, trochę zdziwiony, że to aż tak momentami... On Ja też, ale on przygotowywał się, chyba brał udział w uniwersjadzie z Litwinami, czy w ogóle był w tej szerokiej kadrze, nawet litewskiej, czyli zakładałem, że będzie dobrze przygotowany. Ale okazało się, że ma duże problemy z wytrzymałością, taką boiskową, typową. Czyli to było widać, że po pierwszych minutach on żądał zmian. Wytrzymałość mięśniowa. Wysłałem go do specjalisty, do Płocka, bo tam akurat to człowiek ze Śląska, ale tam przy Wiśle Płock, przy piłkarzach był. I on go przebadał i jakby to w tych badaniach wyszło właśnie to, że ta wytrzymałość, no i trzeba było dodatkowo coś zacząć pracować, żeby to powzmacniać. On sam, z tego co wiem, zadzwonił również na Litwę do trenera przygotowania tego od reprezentacji, podał mu te swoje wyniki, co jest z nim. I dużo pracuje w tej chwili indywidualnie. To znaczy, to nie polega na tym, żeby biegać, bo to jest całkiem inny i w kółko gdzieś po stadionach, tylko to są takie ćwiczenia, które wzmacniają, że ten mięsień potrafi wytrzymać dłuższy okres pobytu na boisku. Także przychodzi wcześniej, my te środki, którymi dysponujemy, on to jest siłownia po treningu, zawsze dodatkowo liniek i wygląda coraz lepiej. Nie? Czyli jakby ta świadomość tego zawodnika wreszcie, bo to jest tak, że jak organizm nie wytrzymuje, to i mentalność się nagle robi zła i wszystko, i motywacji nie ma, no bo po prostu człowiek jest takim... Taka mała depresja się wkrada. Tak, jest takim, że broni się przed tym, żeby czuć się źle. Przyjść i powiedzieć, a jestem do dupy, trenerze, coś zróbmy, to. Nie, będzie chował się, no bo nikt nie lubi się obnażać, prawda? Każdy lubi, żeby obserwatorzy z boku myśleli, że jestem fajny, piękny, nie tylko w koszykówce, ale także w życiu codziennym. Jest. Ale jest duży postęp, niewątpliwie. Mhm. I widać, że on jest coraz... Zresztą... Przyjście Kumpysa też jakby zmieniło, bo Krajan się pojawił. Tak wczoraj mi taka myśl w czasie pracy naszła, jak jechałem samochodem, że być może to jakimś sposobem. On nie wiedział, że on przyjedzie. No i dowiedział się, myśmy go, bo on był w Toruniu, przyleciał dzień wcześniej do Torunia, do swojej żony i myśmy go przywieźli tu od razu, żeby jeden trening odbył, żeby wiedział, o co chodzi, przynajmniej przed tym sparingiem w Treflu. No i on go zobaczył, to strasznie to przeżywał. Był tak od razu inny człowiek. Nie? No, to ciągle są młodzi ludzie. No. No tak, potrzebują
przyjaźni, rozmów. Na, nawet jak jest tutaj ze swoją dziewczyną, to, to zawsze jest dziewczyna, natomiast Hop potrzebuje również męskiego wsparcia. Nie? Także myślę, że to jest duża zaleta żoli. Zresztą w grze widać, że zresztą oni są obaj squarepedy. Czy z sobą grali, nie wiem, ale tak jak mówiłem, sposób gry zależy od miejsca, z którego się tam ktoś wychował. Już na meczu parę podań było takich, że kumpis wiedział, że on tam gdzieś zetnie szybciutko i mu tam tą piłeczkę wrzucił. Nie? To są takie już zachowania na pamięć. Koszykówka wymaga dłuższego jakby przebywania z sobą, grania, że poznania się. No nie jest to łatwo się zebrać i od razu wygrywać wszystko. Nie? Nie no, każda drużyna potrzebuje czasu, tym bardziej, że można powiedzieć, że 1/3 tej drużyny była rozmontowana w pewnym momencie w czasie trwania tego okresu przygotowawczego. I tak jak trener mówił o tym, że nie da się tak łatwo przygotować, znaczy nie da się generalnie stworzyć zespołu gotowego już przez miesiąc, półtora, to tym bardziej to jeszcze była, jest trudniejszy proces, jakby nie zgadza było. Zgadza się, ale ja też, ja tak wspominam, bo już parę razy mówiliśmy o tym 9 latach temu, myśmy też nie od razu zbudowali zespół. Pamiętam, że dwóch co najmniej amerykańskich graczy żeśmy odesłali. Tak naprawdę tam, jeśli mogę wtrącić słowo, to wydaje się, że tak trochę się poukładało i też ta gra DJ-a Thompsona ruszyła mocniej. Chyba po transferze Phila Gossa z Turcji, który go trochę odciążył, bo pamiętam, że na początku DJ potrafił, nie wiem, ledwo dorzucać za trzy, potem jakoś też inaczej się w ogóle... To znaczy tak. Ta gra jego zmieniła też. Swanson przecież też się pojawił u nas, no ale on był, ja go wysłałem na Śląsk, żeby go właśnie przebadał, już w świętej pamięci w tej chwili, mój taki przyjaciel fizjo, on mówi, mój Boże, Darek, to jest ruina. Zrobił mu zestaw ćwiczeń, sfilmował i to było na kasetce, nie na płytce, tylko jeszcze kasetkę i dał to Dantemu. Dante tutaj nie wylazł z tej kontuzji, bo co podleczył, wracał, buch, znowu kolejna kontuzja. I wiedzieliśmy, że ten DJ musi dostać wsparcie. Także dużo czasu spędzaliśmy z drugim trenerem i z Marcinem Kozakiem. On taki szperasz trochę, no czasami młoda krew szybciej coś wypatrzy, w sensie ten... Inne podejście trochę. Inne podejście, burza mózgów i tak dalej. No i naprawdę przerobiliśmy, a nie był to okres na takie szukanie dobry, dlatego że to w grudniu, czy tam przełom listopada i grudnia nie było, nie jest to takie proste. I w końcu to był chłopak, który grał w Izraelu, odszedł do tego Izraela i mówimy, ryzyk fizyk, nie? No bo co widzieliśmy poza tym, że widzieliśmy tam filmy z jego meczu. Złoty strzał. I to był strzał, ale podejrzewam, że na cały sezon by nie był złoty strzał, bo to właśnie mentalnie był taki człowiek, że on już, jak się już pod koniec sezonu, to już tak też, jak wraca do tych pleców, bolą, coś boli, tu niechętnie, na treningu trochę, ale w dwójkę stworzyli parę i to był zespół, który no, gdyby nie pechowo, ja powiem pechowo, Prokom zajął drugie miejsce po sezonie zasadniczym. Jak nie zawsze pierwsze, nie? Zawsze pierwsze i kuźma, jakbyśmy z siódmego startowali, bo gdybyśmy każdy inny ten zespół mogło się skończyć, no, bo my bardzo dobrze grali wtedy już, nawet z Prokomem graliśmy dobre mecze. Zresztą jeden wygrany, drugi po przerwie, rozpadliśmy się, ale też do przerwy te dwa mecze u nas. I to nie chodzi o to, że tam wynik, nie wynik. Po prostu przeciwnik też widać było, że docenia nas, że to, bo to się wyczuwa. Jak ktoś lekceważy, to też się wyczuwa. Jak ktoś bardzo ma taki respekt, to jest to wyczuwalne. No, za to był wtedy strasznie niewygodną drużyną, taką nieobliczalną. Wtedy jeszcze Dodgers był w zespole. Ławki Chris Burns. Bacik jest Polaków. Grzegorz Rabas. Rabas. Tak, Mariusz Bacik, pierwsze 15 minut meczu, bo wiadomo, kto będzie tam atakował. Znaczy nas, Korszuk, nas było w ogóle 10. No, 11 był junior, ale on tak jeszcze wtedy nie tego. No, ale generalnie w składzie mieli 10 ludzi, bo taka była potrzeba. Też trzeba pamiętać, że to nie był zespół jakiś z górnej półki finansowej. No, oczywiście. Więc
jest tak, żeśmy zapakowali to wszystko, że ryzyk fizyk, no jakoś przetrwamy z 10. To było duże ryzyko, że jakieś kontuzje, ale jakoś się udało przetrwać, natomiast sportowo fajnie, końcówka szczególnie była bardzo fajna. My właśnie, tak sobie zrobiliśmy małą analogię do tego, co było wcześniej w wsparciu tak. drugiego zawodnika. I dlatego i teraz kiedyś ktoś mnie spytał już tutaj o to, że ja byłem ostatni, który cały sezon przepracował. I myślę, że to w tej dekadzie, kiedy byłem ostatni, był to błąd klubu, że zbyt szybko jakby ta presja zewnętrzna powodowała, że trenerzy nie mogli jakby pokazać od początku do końca. Nie, no czasami jest to uzasadnione, nie? Oczywiście, ale... Szczerze mówiąc, to jest temat rzeka i tak jak śledzimy przynajmniej ja te ostatnie lat, powiedzmy 13-14 tego AZS-u, bo wcześniej to człowiek był dużo bardziej, znaczy dużo młodszy, więc też inaczej była percepcja tego. Ale fakt faktem często zwolnienia były, można powiedzieć, irracjonalne, bo jeśli się mówi najpierw, że trener ma pełne wsparcie, po czym się jednak tego trenera zwalnia, bo się szuka jakiegokolwiek impulsu, nie że był powód, po prostu, no to też jest jasny sygnał do zespołu, tak, że można obejść gdzieś trenera, można podejść do, nie wiem, prezesa, wiceprezesa i porozmawiać, że może by coś zmienić. Takich sytuacji było sporo w naszej historii. Mi się wydaje, że najprostsza zasada to też jest fajne połączenie, wielkie doświadczenie i sportowe, i życiowe, duet Doliński-Szczubiał, można powiedzieć, bo to też często się mówi, że ryba psuje się od głowy, od góry. Jeśli wszystko jest potem ułożone, to też zawodnicy przynajmniej wtedy wiedzą, że nie mogą kombinować, a trener chyba najlepiej wie, bo to wszyscy dobrze wiedzą, że trener Szczubiał ściągał z różnych miejsc zawodników. Różne były historie. Tak naprawdę, wbrew pozorom, wbrew temu, że AZS ma jeden z niższych budżetów od wielu lat, od zeszłego sezonu, udało się skompletować bardzo fajny zestaw, polski zestaw, który można powiedzieć, że jest podstawą do zbudowania silnego zespołu w Polsce, w walce o cokolwiek. I tak jak mówimy o tych zmiennikach, Kucharewicz, Kwilsza, którzy wiadomo, że będą pracować i to się sprawdzi. Igor jeszcze ma troszeczkę nadrobienia, właśnie jak trener powiedział, w kwestii tej siły z ławki, by nie robić, nie starać się nie robić wszystkiego naraz. No ale mamy też to trio Dłoniak, Jeszkę i Młynarski, którzy no wydaje się, że będą tą nawet czasami lepszą, znaczy lepszą, mocniejszą bronią często, jeśli Amerykanie mogą zawieść w danym momencie. Tak, są pewni w tym, co robią. Wydaje się, że oni osiągnęli już jakiś pewien pułap. Oczywiście no Kuba jest już graczem doświadczonym, natomiast Młynarski z Jeszkę to jeszcze jest jakby rozwój przed nimi. Bo koszykarzem takim staje się troszeczkę w późniejszym wieku. I oni bardzo fajni chłopcy są. Jeśli chodzi o umiejętności, już tak, ale nie do końca. Mają wady, o których nie będę mówił, bo po co komuś podpowiadać. Natomiast bardzo dobrze trenują, świetnie grają, są bardzo dobrymi atakującymi. Mają tą zaletę, że mogą grać wymiennie na różnych pozycjach. Dają mi szansę, że mogę grać, bo już taka sytuacja była w Gdyni teraz, że Jeszkę grał na dwójce. Także jakby z tej czwórki gdzieś tam szedł niżej. Widać, że pracował latem, był z tą kadrą raz, dwa. Później gdzieś wyjechał na 2 tygodnie indywidualnie, pracował z tym. Fajnie ma wzmocnione kończyny dolne, które są najważniejsze jakby w tej dyscyplinie, bo gra się... Ręce rzucają, ale wszystko, co najważniejsze w koszu, to nogi. Strasznie otwarci, pracowici i już dobrzy zawodnicy. Może jeszcze to nie jest ta klasa najwyższa, ale są bardzo blisko tego. Także... No też w tym celu, żeby jakby osiągnąć jakiś pułap sportowy, czy się wykazać, dlatego przyszedł do Koszalina. Oczywiście. Bo jednak Damian Jeszkę czy Kacper Młynarski to byli zawodnicy raczej, nie są zawodnicy anonimowi, są to zawodnicy, którzy aspirują do większego grania i dlatego też szukali tych pewnych minus, tak, w Koszalinie. Dokładnie. I wydaje się, że to będą dobre sezony. To jest tak, jak z siarki często się śmiano, ale tam wielu zawodników zrobiło
coś, co najpierw było dziwne, nie? No bo na przykład Kuba z Zielonej Góry, czyli z czołowej drużyny polskiej, przyszedł do Siarki, która finansowo no, nie była czołówką i nie zrobił tego, zapewniam, dla pieniędzy. Został królem Szczelców i to pchnęło jego karierę strasznie do przodu, bo następne lata to już były, no oczywiście ostatni sezon, czy tam dwa, problem z kontuzją, ale to wszystko jest zaleczone. To samo Mynarski miał też ten moment, że do Siarki gdzieś tam osobowo trochę słabszej, ale on tam stanowił o zespole. I jakby też trochę rok, no niby mniejszy czas grania, ale drużyna, która wygrała rundę zasadniczą, tak? Dużo lepsi koledzy zespołu i dokładnie, trening, rywalizacja, to też ma znaczenie. Myślę, że dlatego teraz jakby troszeczkę cofnięcie do składu, gdzie on będzie miał większą jakby wartość i jakby pewność tego, że i znowu może grać na pozycji 3-4 spokojniutko, a nawet 2 jakby się zdarzyło, aczkolwiek tutaj byłby problem trochę z defensywą w jego wypadku, z jakimś szybką dwójką byłby problem, ale to przeciwnicy też różnie grają różnymi wariantami. Jest też ta wymienność. No i potwierdzam, że ta trójka jest jakby tą... To nawet było w sparingach. Jednak główną tą siłą obwodu polskiego na pozycjach 2-3. No bo na tych pozycjach no, doszedł teraz Kubiec, ale on jest bardziej przeze mnie szykowany w tą pozycję 1-2, gdzieś wymiana, czy to z Kubą, czy z Diantem. Nie? No to tak w sumie mamy ten skład właściwie omówiony, jeśli się nie wydarzy ponownie, bo my tak się śmiejemy co odcinek, mówimy, o skład zamknięty, a co chwilę dochodziło do jakichś kolejnych zmian. Odpukać niemalowane. Jakby człowiek znalazł parę groszy, to jeszcze coś by można było wsadzić. Tak, nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze, ale no to też jest kwestią trenera, by pracował czasami na materiale, który po prostu dostanie. Trenerze, w niedzielę zaczynamy sezon. Trener powiedział wcześniej, że mamy już zeskautowanego rywala. Jest recepta na zwycięstwo w niedzielę we Włocławku? Jeszcze nie, dlatego że ja dzisiaj dostałem materiał już taki scoutingowy pełen od tego i dzisiaj wieczór mam wolny i będę siedział nad tym. No, coś trzeba wymyśleć. No terminarz nie rozpieszcza za testów w pierwszych kolejkach. Nie. Mamy, tak jak Dawid wspomniał przed rozpoczęciem naszego podcastu, że nawet zespół walczący na przykład o fazę play-off, gdyby zobaczył terminarz Anvil, wyjazd, Toruń u siebie, Szczecin wyjazd, też po wzmocnieniach tref u siebie, Stelmet na wyjeździe, no to jest bardzo ciężki termin. Sami kandydaci do medali bądź do play-off. No tak, ale to nic nie znaczy. No. Kogoś ugryźć to często dokładnie na początku ligi. Ja pamiętam w Jarosławiu pracowałem, też taka drużyna była, no już tam pierwszy mecz przyjechał Prokom, zlał nas ponad 40 na swoim terenie, a później wygraliśmy 5 razy z rzędu. I to tak... Też zespół był budowany, chociaż tam była jakby inna struktura, bo miejscowi zawodnicy byli miejscowi. Jacy byli, tacy byli, ale oni się znali, twardzi, podkarpackiej, oni wiedzieli co robić. Także to wzmocnienie było jakby łatwiejsze, czyli doprowadzenie, że tam 3 obcych doszło i ten zespół funkcjonował jakby szybciej. Ale tutaj nie ma, no tak, no może nie będziemy faworytami, zobaczymy. No, mecze ligowe są troszkę inne niż sparingowe i de facto będziemy lepiej coś mogli powiedzieć po meczu w Anwilu, w który wcale nie jedziemy przegrać, żeby wszystko było jasne. No w tym roku zespół jest młody, wydaje się, że w całym przekroju jednak ambitny. Były te wymiany, tak jak trener mówi tutaj, jakaś rozmowa będzie z Basabe, ale tak, tutaj przychodzi kolejny Litwin, może tu aktywni Hatkewiciusa w pewnym momencie w kwestii time mentalnej. Generalnie też jak sobie rozmawialiśmy, że właśnie jeśli nie taki zespół, który aspiruje, ci zawodnicy aspirują do większego grania, pewnie chcieliby niż w AZS-ie czy w polskiej lidze, to może być bardzo niewygodny rywal dla niezespołów. Na to liczę bardzo mocno, że będziemy niewygodni. Wydaje się, że jeśli będzie skuteczność, to ten zespół może mieć lekką łatwość w zdobywaniu punktów. Trochę gorzej na razie z obroną, ale chyba na to potrzebujemy jeszcze czasu. No obrona jest trudniejszym elementem, dlatego że w ataku każdy przynosi z sobą już jakiś bagaż, natomiast obrona to jest zgranie elementów, tym bardziej, że tak jak mówiłem. Tu się broni zespół. Tu się broni głównie zespołowo, oczywiście indywidualna obrona jest też ważna, bo to ona ułatwia obronę zespołową, no ale no ćwiczymy, robimy co możemy, zobaczymy. No, na razie nie powiem, że jestem zadowolony
z defensywy. Nie, nie jestem zadowolony. Bylibyśmy zdziwieni. No, ale jest jakaś poprawa w stosunku do tego, co było na początku. No to, że tam szczelaniny urządzaliśmy i my, przeciwnicy. Ta pierwsze dwa sparingi, nie? Tak, wtedy. No, wydawało się, że to będzie NBA już takie nawet. Jakieś. Jak na Polskę. No, gdyby nam dołożyli jeszcze jedną kwartę, no bo tam się gra dłużej, no to by prawdopodobnie ze 140 by. Ale sam prezes Doliński w jednym z naszych wcześniejszych podcastów wspominał, że taki będzie krok tej drużyny, żeby grać tą bardziej koszykówkę właśnie zza oceanu. No bo przyjmijmy, że... Dużo takiej w cudzysłowie strzelaniny. Bo przyjmijmy, że zespół w zeszłym roku miał często i gęsto problemy z tą przekroczeniem tych punktów 65-70, szarpał, bo szarpał, starali się chłopaki, ale też właśnie taka propos tego, co powiedział Dawid, też wspominał, żeby tak przynajmniej ta gra była troszeczkę ładniejsza dla oka, no bo jednak w obecnej koszykówce, która się bardzo przyspieszyła i więcej rzutów za 3 i tak dalej, rzucanie po 60 punktów, no nie jest czymś na pewno pięknym, przynajmniej nie co tydzień, o tak, nie? Nie, no. Wiadomo, że wszystko terminuje wynik końcowy. Mieliśmy, zakończyły się parę dni temu Mistrzostwa Europy i widzieli wszyscy, jak wygląda koszykówka na poziomie, no, finału, czy tam te mecze półfinały, to tam nikt już się nie szczypie, no, po prostu jazda, biała gwiazda. Niesamowicie to przyspieszyło. Mniej skomplikowana gra, wykorzystywanie tego, co się ma, jaki potencjał mają zawodnicy i to jest podstawą w tej chwili. No, także Słoweńcy wygrali. Tak, często kibice mówią, że tu nie ma u nas na przykład typowego rozgrywającego, ale gdzieś na naszym forum jeden zauważył z kibiców bardzo, bardzo trafnie, że złoty medal zdobyła Słowenia, gdzie na jedynce był Goran Dragić, który w żadnym wypadku nie jest typowym rozgrywającym, jak to się mówi. Już. Bo odchodzi się jednak od takich... Odchodzi się dlatego, że, rzeczy, że zawodnik rozgrywający, który nie ma potencjału rzutowego, jest bardzo łatwy do zneutralizowania i po prostu on gra na pozycjach, z których najłatwiej się atakuje. Jeśli on nie potrafi wykorzystać, no to która drużyna nie miała na tych pozycjach rzucających, jak nie ma, może Hiszpania właśnie dlatego. Rubio jest takim zaprzeczeniem trochę tego wszystkiego, ale on ma zalety w obronie, w organizacji może. Te. Natomiast... Też dosyć typowy zawodnik. Natomiast, no... Mhm. Ja to mówię tak. Jeśli chodzi o... Ja też odpowiadam. Ja byłem typowym rozgrywającym, tak mówiono. Ale też nie do końca, bo jak trzeba było, to te trzy dyski, albo i czasami wyżej się rzucało, to rozgrywający powinien się przyglądać, jak gra jego zespół. Jeśli nie jestem potrzebny w rzucaniu, to stwarzam pozycję innym ludziom. Natomiast są mecze, kiedy pozostali potrzebują wsparcia od rozgrywającego i on musi wziąć na garb także zdobywanie punktów, także... Dlatego często się mówi, że to jest przedłużenie ręki trenera na boisku rozgrywający, bo on kontroluje. Zdecydowanie. Trener może wszystko na czasie powiedzieć, ale w trakcie meczu to rozgrywający. Zdecydowanie, zresztą nawet na siłę trzeba robić takie sytuacje, że jeśli ktoś zaczyna z rozgrywającym i nie przyznaje mu zawodników racji na boisku, to po prostu się mówi wprost, chłopie, to jest dowódca, a ty jesteś tylko żołnierzem i to, co on mówi, masz wykonać. Jak on źle to zrobi, to on będzie ze mną później miał problem, ale nie ty, żeby zarządzał rozgrywający. Czyli kwestia hierarchii jest tak. Bardzo, bardzo ważna. Okej, okay. No tak naprawdę mówiliśmy o tym, że trener wrócił do Koszalina po 10 latach. Wielki dorobek zawodniczy, trenerski. Rozmawialiśmy trochę o tym temacie z prezesem Dolińskim, ale to też tak się wydaje, bo ostatnio trener pracował w Starogardzie Gdańskim półtora roku temu, na poziomie ekstraklasy oczywiście. Trochę takie, nie wiem, czy ręka, podanie ręki, czy koło jakieś ratunkowe, żeby trenerowi, może źle powiem, że dać szansę, no bo jednak obecnie trener Dariusz Szczybeł jest znaczy na pewno najbardziej doświadczonym trenerem w całej polskiej lidze koszykówki. Nie mówimy tutaj o jakimś 30-latku, ale jakaś szansa udowodnienia tego, by pokazać jednak coś w Polsce, że ta koszykówka szczubiała w tym negatywnym słowa tego znaczeniu, bo na pewno trener się spotkał z takimi sformułowaniami, nie jest do końca uzasadniona. Czy trener już na to tak nie patrzy kompletnie? Ja powiem tak, że gdyby nie odwrócę trochę kota ogonu, gdyby prezes Doliński, to gdybym dostał propozycję od kogoś innego, to prawdopodobnie nie podjąłbym tej pracy.
raczej szukałem już, ja bardzo długo jestem poza domem, na wyjazdach w różnych warunkach, to nie są tylko kluby, gdzie strumieniami leje się grosz, wspaniałe warunki i tak dalej, i tak dalej. Rodzina poczeka wtedy. I no, prawdzie już tam rodzina to już jestem tylko ja i żona, natomiast to już nie chodzi o to, chodzi o środowisko, w którym się żyje, gdzieś tam znajomi, którzy niektórzy już odchodzą, a po prostu już tak bardziej chciałoby się żyć w siedlisku domowym. Natomiast no co, no prezesowi nie mogłem odmówić, bo to mój stary kolega i bardzo mu zależało, bo jest taka sytuacja, a nie inna, żebym mu pomóc. Czy mu pomogę? Staram się jak mogę. Oczywiście w tej dziedzinie sportowej, bo reszta mnie nie dotyczy. Ale ja się nie wypaliłem w sensie takim, że przychodzę tutaj, bo sobie coś tam... Bo ktoś się dał pracę, to wtedy... Do pracy to przyjdę. No nie. Ja mówię, wewnętrznie jeszcze czuję się młody. To ludzie najczęściej wyglądają jak starzy, a często w duszy są młodsi od wielu młodszych osób na tym świecie. Także coś w tym jest. Zrobię wszystko, co w mojej mocy, żeby było dobrze na te możliwości, jakie ja posiadam, umiejętności i to wszystko. No. To, co mamy, musimy to wykorzystać do maksa. No. Jak się uda, będzie fajnie. Bardzo by nam zależało, zresztą rozmawiamy z prezesem o tym często, żeby odświeżyć jakby miłość kibiców do klubu, do drużyny, bo panowie mnie nie pytali o to, czy o cele jakieś, natomiast to tak brzmi trochę wykręcająco, ale taki cel jest nasz, żeby wygrywać jak najwięcej i żeby to było, żeby ludzi, którzy przychodzą, opowiadali później drugim, oni kurde całkiem, jak fajna zabawa, bo to jest rodzaj zabawy i rozrywki, no nie róbmy z tego tylko polityki jakiejś wielkiej, no my, dla nas jest tego, ale ktoś, kto przychodzi, to musi się czuć dobrze i wiedzieć, za co zapłacił tam, nie wiem nawet jakiej ceny biletów, ale one są i zawsze te są pieniądze wydane, także niech z tego mają... Być może zamiast do kina, wyjścia do klubu jest akurat... Tak, poza tym no ja tutaj nie byłem na meczu w zeszłym roku, czy tam nawet mi się chyba też nie udało z Polfarmą, bo do grudnia tylko tam pracowałem. Nie wiem, jaka jest atmosfera na meczu. Różna. Też by się chciało, żeby oczywiście to zależy od gry, bo można mówić, o, kibice nie dopingują. Nie, to nie, to tak nie działa. Kibic jest kibic i kibic jak dostaje dobry towar, to się cieszy i wtedy jest łatwiej jakby go przyciągać i dla nich się gra. Ja zawsze powtarzam zawodnikom, że jak przyjdzie jedna osoba na mecz, to dla tej osoby macie zapieprzać tak, że tylko się będzie kurzyło, bo on przyszedł was oglądać i to wszystko. No tak naprawdę to jest też ciekawa rozmowa pod tym względem, że teraz idziemy naprzeciwko siebie po kwestii po dwóch stronach stołu. Ale jak sezon przyjdzie, trener mówił, że nie miał okazji przez ostatnie tam półtora, dwa lata być w Koszalinie na meczu. To będzie mógł nas trener zobaczyć też w sektorze kibiców, bo też tutaj odpowiadamy za i na przykład prowadzenie dopingu i różnego rodzaju sytuacji. Ale wracając do tego meritum aktywności kibicowskiej. Prawda jest taka, że gdy była walka, było to zaangażowanie i mówi się tak często o piłkarzach i nie było tego przysłowiowego kopania się po czołach, to naprawdę tutaj kibice cały czas wspierali, że nawet żeby wspomnieć ostatnie derby nie z tego roku, tylko jeszcze przed dwóch lat z Dawidem Detkiem w czasie sezonu, potem na koniec Kamil Sadowski prowadził, tam Czarni już twardo do play-offu, mieliśmy dawno już po zawodach, przyszła prawie cała hala i atmosfera była naprawdę gorąca. W zeszłym roku było zresztą nawet podobnie, bo tam i w Lublinie kibice się pojawili wtedy i w Tarnobrzegu swoją drogą. I to gdzieś funkcjonowało, dopiero później jak to gdzieś się sypnęło, bo to już było widać, że jest zespół też już podzielony. Bo to też widać często w grze, nie wiem, jeden macha na drugiego, mówi coś trener, to oni tego nie wykonuje. Ale ja pamiętam, przecież prowadziłem drużyny ligowe i gdzieś się tam z Koszalinem grało, to czy nawet byłem na meczach jakiejś Stalowej Woli, to zawsze spotykałem kibiców, którzy...
może nie gremialnie, ale zawsze ktoś tam był z tego, z szaliczkiem, a z desu koszalnik i można było pogadać i powspominać stare czasy. No, także dobrze, żeby było tego jak najwięcej, nie? Znaczy, ja mówię, ja jestem spokojny, jeśli nasza gra będzie interesująca, ciekawa i jeszcze do tego jakiś niezły wynik, to że ludzie będą chętnie przychodzili, natomiast no, jakby było odwrotnie, no to ja nie wyobrażam sobie tego, żeby było odwrotnie. No tak, tutaj akurat o wsparcie kibiców moim zdaniem nie trzeba się martwić. Choćby wspomnieć końcówka zeszłego sezonu wyjazdu Starogardu Gdańskiego, dawno już po zawodach, jednak te 40 osób do za AZS-em do Starogardu pojechało, ale tak jak trener mówi, jeśli to jest temat, który, no tak jak trener powiedział, to jest rozrywka. Jeśli NT spotkanie jest naprawdę wielki problem z tym, żeby trafić do kosza, no to już też ludziom, nie mówimy o tych, którzy, bo te kurnik tak naprawdę miał te 1200 powiedzmy miejsc i nawet jak były te najgorsze wyniki, to około tych 1200-1500 osób zawsze chodziło. Tak. Zawsze chodzi. W zeszłym sezonie, który był fatalny, najgorszy tak naprawdę, licząc rozszerzenie ligi, gdzie w pewnym momencie to, w grudniu to stanowiło na starej hali, byłoby full, nie? To brakłoby miejsc. No. To brakłoby miejsc, więc generalnie ten kibic jest, ale mówimy o tych kibicach, nie wiem, powiedzmy kolejny 1000, który przychodzi z racji wyników, czy tam derbów, czy mistrza Polski, i jeśli przychodzi raz, drugi, trzeci, no to faktycznie może podjąć decyzję, i to się oczywiście nie klei na tym boisku już strasznie, no to wybierze, no to już nie idę, bo pójdę do klubu, pójdę tam. Więc na pewno to odbudowanie tych relacji, to co prezes wspominał w przeszłości, jest ważne. Też mamy nadzieję, że to się zmieni. To tak naprawdę udało nam się dopiąć nasz plan, czyli zapaść tutaj trenera już po... Świeżo po treningu. Świeżo po treningu, po ostatnich sparingach, ale jeszcze przed sezonem. Na pewno będziemy gdzieś w trakcie sezonu chcieli się spotkać, by podsumować kolejne miesiące. Mamy nadzieję, że na pewno pozytywne coś mi się wydaje, że o to, czy trener Dariusz Szczubia będzie dalej na stanowisku trenera AZS-u, raczej nam to nie grozi, jakaś nagła zmiana, przynajmniej mam takie odczucie. I to będzie wszystko za odsłuch 8 odcinka podcastu Ławka Rezerwowych. Bardzo dziękujemy. Naszym i Państwa gościem był trener akademików Dariusz Szczubiał. Dziękuję bardzo za rozmowę i pozdrawiam jeszcze raz wszystkich. A także Dawid Górecki i Tomasz Jarosz. Do usłyszenia.